po lewej stronie widzą Państwo na dole tą strategię Rady Europy, która oparta jest na 5 filarach. Równe szanse dla wszystkich dzieci, po pierwsze, po drugie udział, po trzecie życie wolne od przemocy, następnie sprawiedliwość. To są te tradycyjne obszary, w których chroni się obszary, w których chroni się prawa dziecka, i następnie widzimy po raz pierwszy filar otoczenia cyfrowego. Od początku toczono dyskusję na ten temat, czy środowisko cyfrowe rzeczywiście może być takim piątym filarem praw dziecka. Czy nie jest to raczej obszar w pewnym sensie horyzontalny, który odnosi się do wszystkich pozostałych? Nie wydaje mi się, że powinnam wchodzić w bardzo duże szczegóły w tym zakresie. Tutaj widzimy rozpiskę tego, jak wyglądają filary instytucjonalne w Niemczech i na poziomie międzynarodowym. Projekt cyfrowych praw dzieci po prawej stronie, z Państwa, tak jak to Państwo widzą. Widzą Państwo wiele połączeń pomiędzy transnarodowymi i międzynarodowymi organizacjami, zarządzanie internetem na poziomie międzynarodowym i europejskim, Komisja ICT, Komisja Europejska i ciała krajowe, które są odpowiedzialne za przyznawanie domen. Wszystkie te organizacje współpracują bardzo ściśle w tym zakresie. W Biurze Koordynacji Praw Dziecka moja koleżanka pracuje tamże właśnie. Z technicznego i politycznego punktu widzenia wypracowuje się tam rozwiązania. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny od 3 lat już zajmowało się tymi sprawami w zakresie cyfrowym, koordynując i implementując różne projekty. Jeden z takich projektów to implementacja właśnie regulacji czy też rozporządzenia RODO. Po prawej stronie widzą Państwo to, co ma za zadanie połączyć wszystkich pozostałych aktorów na terenie Niemiec i w Europie, a także na poziomie międzynarodowym. Dlatego bardzo cieszę się, że mogę z Państwem tutaj rozmawiać, nauczyć się nieco na temat tego, jak są rozumiane prawa dziecka również w Polsce i jak to odnosi się do środowiska cyfrowego. Rozwijamy pewien schemat interpretacji europejskiej, przepraszam, Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych i o tym opowiem nieco ściślej. Europejska Konwencja o prawach dziecka została przyjęta w 1989 roku, potem zaaprobowana przez Narody Zjednoczone. W tym samym roku, co ciekawe, rozwinięto kod, który udostępnił sieć internet dla wszystkich, niezależnie od położenia. Tego wszystko to wydarzyło się w roku 1989. Nikt nie sądził, że prawa dziecka będą jakkolwiek, że środowisko cyfrowe będzie miało jakikolwiek wpływ na prawa dziecka. Teraz widzimy, że to wszystko jest ze sobą powiązane. Należy zatem zrozumieć, co ta konwencja mówi o prawach dziecka właśnie i kogo traktuje jako dziecko. Każdy, kto jest poniżej, kto ma poniżej 18 lat, jest traktowany jako dziecko z punktu widzenia Narodów Zjednoczonych. Dlatego chcę mówić o właśnie o prawach dziecka czy ochronie dzieci, a nie o młodocianych, młodych i innych tego typu określeniach, dlatego że zgodnie z tą konwencją dziecko jako takie jest traktowane jednolicie, jak Państwo widzą. Internet jest natomiast medium bardzo szeroko używanym przez dzieci i ludzi młodych, dlatego ich prawa w zakresie środowiska cyfrowego muszą też być adekwatnie chronione. Wszystko, co jest dostępne w kanałach cyfrowych, to znaczy tak usługi, jak i urządzenia, które łączą się z internetem, czy używają usług sieciowych,
wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj mieli kolejną prezentację na temat internetu rzeczy. Wtedy zobaczą Państwo, że urządzenia nie wyglądające jak smartfon czy komputer są tak samo podłączone do sieci. Co sprawia, że to pojęcie jest rozszerzone również na zabawki, więc często mówimy właśnie o internecie rzeczy, internecie zabawek. Konwencja o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych to jeden z takich punktów dostępowych. Formułując ją, zwrócono uwagę na to, aby zapewnić prawo do dostępu do sieci, ale dziś to prawo się dziś rozszerza na inne kwestie. Obie zostały ujęte w 1989 roku. Dziś to oczywiste, że tego rodzaju prawa należy również rozszerzać, w sensie ogólnym należy rozszerzać na sieć internet. Każde dziecko ma prawo do zabawy, do udziału. I tak jak słyszeliśmy podczas innych dzisiejszych wypowiedzi, dzieci poprzez internet nawiązują więzy z przyjaciółmi, biorą udział w wielu aktywnościach, ale również bawią się dzięki urządzeniom cyfrowym. Dlatego to wszystko należy widzieć w szerszym kontekście ucyfrowienia. Dawniej w jakimś budynku z dużą ilością mieszkań były specjalne przepisy, które mówiły o tym, że niedaleko domu musi znaleźć się jakiś plac zabaw, tak żeby dzieci mogły korzystać ze swojego prawa do zabawy. Dlatego dzisiaj musimy się zastanowić nad tym, jak zmienia się zabawa, nasze rozumienie zabawy w świecie internetu. Prawo do nauki, prawo do alfabetyzacji cyfrowej, o tym słyszeliśmy dzisiaj wiele. Szkoły muszą zapewnić dzieciom edukację, to jest ich zadanie, ale również muszą doprowadzić do tego, żeby dzieci nabyły umiejętności cyfrowych. Prawo do bezpieczeństwa, do ochrony, to wydaje się być zupełnie jasne. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują ochrony, kiedy korzystają z mediów internetowych. A jeśli przyjrzeć się konwencji, to napisano tam o prawie do ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym, przed nadużyciami, przed przemocą, a wiele z tych praw musi zostać uwzględnione również w kontekście internetu. Wiemy, że wykorzystywanie seksualne, że przemoc również dzieją się online. I ostatni punkt, o którym chciałabym powiedzieć, prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych. Te prawa człowieka dotyczą również dzieci, a kiedy mowa o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, widzimy w pewien sposób, że może dojść do konfliktu interesów. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby dzieci były chronione, ich dane były chronione, a z drugiej strony widzimy, że możemy mieć do czynienia z konfliktem z prawem dostępu do informacji i tak dalej. Ogólne rozporządzenie wejdzie w życie w maju w roku 2018, 25 maja i stanie się bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Oznacza to, że państwa członkowskie, ich rządy muszą przyjrzeć się swojemu prawodawstwu dotyczącemu ochrony danych osobowych, ale nie będzie to tak jak w przypadku innych dyrektyw, które należy implementować. Rozporządzenia bezpośrednio stosuje się w państwach członkowskich, we wszystkich krajach europejskich. Po raz pierwszy takie rozporządzenie bezpośrednio wskazuje na prawo dzieci do ochrony w przypadku przechowywania, zbierania i ochrony ich danych osobowych. Nie pozwala się na profilowanie dzieci w internecie, chociaż nie mówi się jasno,
jeszcze w tej chwili, gdzie takie profilowanie się zaczyna, gdzie kończy, czym tak naprawdę jest. Ważne, żeby przechowywanie, nagrywanie, przetwarzanie danych dzieci opierało się na najlepszym interesie dzieci. Dlatego potrzebujemy podejścia zrównoważonego. Z jednej strony podmiot zbierania danych, czyli osoba, tak jak my, tak jak dzieci, muszą mieć interes w zbieraniu, czy też niezbieraniu i przetwarzaniu ich danych osobowych. Także podejście musi zostać zrównoważone. Z jednej strony biorąc pod uwagę interesy organizacji, firm, rządu, które mogą powiedzieć, że zebranie danych jest konieczne do realizacji zadań. Dlatego tutaj musimy pamiętać o rozsądnym podejściu, ponieważ może dojść do konfliktu pomiędzy tymi uzasadnionymi interesami. Przejrzystość to kolejna sprawa niezwykle ważna również w kontekście dzieci. W przypadku każdego człowieka, którego dane są przetwarzane, należy taką osobę poinformować, w jaki sposób, po co zbiera się te dane i co z tymi danymi następnie się dzieje. W przypadku dzieci taka informacja musi być jasna i zrozumiała dla dzieci. Tak jak powiedziałam, od urodzenia do 18 roku życia mówimy o dzieciach. Także trudno jest powiedzieć, że da się wytłumaczyć to samo dziecku 5-letniemu i 18-letniemu. Ponieważ taki komunikat nie będzie zrozumiały na wszystkich poziomach. Dlatego też postanowiono ustanowić taki próg 16-letni na poziomie 16 roku życia. Zastanawiano się, czy to jest rzeczywiście odpowiedni wiek, kiedy możemy powiedzieć, że do 16 roku życia dzieci nie będą miały dostępu do usług społecznościowych, o ile ich rodzice się na to nie zgodzą w internecie. I tutaj mamy trudną sytuację. Wspólne Centrum Badawcze postanowiła, że to rządy krajowe będą miały możliwość podjęcia takiej decyzji. Na przykład rząd polski mógłby dojść do wniosku, że w Polsce 14 lat to będzie lepsza granica. A ktoś w innym miejscu w Europie można byłoby stwierdzić, że do 13 roku życia nie można korzystać chociażby z wyjść z Facebooka. I nie można zejść poniżej tego wieku. Ale może dzieci w Polsce w wieku lat 11 mogłyby korzystać z uprawnień do korzystania z mediów społecznościowych, ale tutaj zastanawiam się raczej nad tymi granicami 13-16 lat. Także właśnie zacytowałam artykuł 8 rozporządzenia, nie będę tego Państwu czytać, można przeczytać w internecie. Mówi się tam, że usługi społeczne, internetowe, które są skierowane do dzieci, takiej definicji się używa, ale nie wiadomo do końca, co ona oznacza. Czy świadczący usługi powinien świadczyć usługi tylko dla osób poniżej, powyżej 16 roku życia, czy 13 roku życia? Czy wtedy oznacza to, że mówimy o usługach skierowanych do dzieci, czy też nie? Można by powiedzieć, że usługi są skierowane do dzieci, ponieważ dzieci mogą z takich usług korzystać, będą miały dostęp. Oczywiście rządy krajowe mogą podjąć inną decyzję, ustalić inny poziom wiekowy, ale również GDPR mówi, że można zastosować najnowsze technologie, żeby zapewnić, że to rzeczywiście rodzice podejmują decyzję. Ale też tutaj trudno zdecydować, co oznacza tak naprawdę definicja najnowszych osiągnięć technologicznych.
zebraliśmy pytania, których można by negocjować. Nie wiemy, ilu rodziców, ilu nauczycieli zdaje sobie sprawę, że w maju przyszłego roku wejdzie w życie to nowe rozporządzenie oraz jakie będzie miało reperkusje. Jak wpłynie na usługi adresowane do dzieci. Nie mamy jeszcze strategii informacyjnej. Wiemy, że większość interesariuszy powinna być lepiej poinformowana na temat prywatności, zgody. Jaką rolę mogłyby odegrać organizacje pozarządowe, jakie szkoły, nad tym też jeszcze się zastanawiamy. Tak jak powiedziałam wcześniej, potrzebujemy definicji tego, czym są usługi internetu społecznościowego skierowane do dzieci. Ponieważ jest różnica w tłumaczeniu angielskim oraz tłumaczeniu niemieckim. Potrzebujemy dointerpretowania, czyli musimy wiedzieć, o jakich usługach rzeczywiście mówimy. A rodzice muszą rozumieć, o co chodzi. Czym są usługi społeczeństwa informacyjnego, aplikacje, tablety, na czym to wszystko polega. Nawet termin dane osobowe nie jest jasno zdefiniowany. A niektórzy zastanawiają się nad tym, czy adres IP, który jest przekazywany w momencie, kiedy logujemy się na jakiejś stronie internetowej, należy uznać za dane osobowe. Wtedy należałoby stosować przepisy rozporządzenia. Nie jest również jasnym to, co stanie się, kiedy ktoś wyrazi zgodę w sposób nieświadomy na przetwarzanie danych swojego dziecka. Nawet jeśli w rozporządzeniu mówi się o przejrzystości, to jednak zdarza się, że możemy zgodzić się na coś, czego nie rozumiemy. Nie rozumiemy konsekwencji naszych działań. A oczywiście dzieci będą starały się oszukać w sprawie swojego wieku. Już tak się dzieje. Mają 11, 10, 12 lat i będą chciały używać Facebooka, WhatsAppa czy też innych serwisów. A wtedy pytanie, kto będzie odpowiedzialny? Rodzice, którzy nie zadbali o to, żeby dziecko nie oszukiwało, czy może firma świadcząca usługi, która nie zweryfikowała, że dziecko jest rzeczywiście wystarczająco duże. Należy również przedyskutować potencjalne ograniczenia, jeśli chodzi o tak zwaną alfabetyzację cyfrową, ponieważ często ludzie nie zdają sobie sprawy, komu udostępniają swoje dane, korzystając z danej aplikacji czy też usługi. Zdarza się, że zgodzimy się na korzystanie z jakiejś aplikacji przez nasze dzieci, a my do końca nie wiemy, na co się zgodziliśmy. Także potrzebujemy takiej edukacji cyfrowej. Myślę, że potrzebne będą szkolenia, wyjaśnienia, tak żeby ludzie zdawali sobie sprawę, o co tak naprawdę w tym rozporządzeniu chodzi. Myślę, że w tym momencie już zakończę moją wypowiedź. Wiem, że poruszyłam wiele kwestii. Może Państwo też mają jakieś pytania, na które chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo.